No, rozpoczynamy sobie trasę, przykładową trasę egzaminacyjną od Wojewódzkim Ruchu Drogowego we Wrocławiu. Głowa przed ruszeniem, tak? Włączamy się do ruchu, jedziemy sobie prosto. Zbliżamy się do znaku punkt kontroli. Zawsze mamy obowiązek zatrzymać się przed znakiem. Pełne zatrzymanie musi być poprzedzone postawieniem nogi. I jedziemy, proszę bardzo. Na najbliższym skrzyżowaniu w lewo pojedziemy. To jest droga jednokierunkowa. Przemieszczamy się do lewej krawędzi jezdni. Wyjeżdżając z drogi wewnętrznej, włączamy się do ruchu, jedziemy prosto, wjeżdżamy w strefę 30, ograniczonej prędkości 30 km na godzinę. Każde skrzyżowanie jest równorzędne, nie musi być oznaczone znakiem skrzyżowanie równorzędne. Na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy sobie w lewo, włączamy kierunkowskaz, przemieszczamy się do środka jezdni. I skręcamy sobie w lewo. Jedziemy prosto. Zbliżając się do skrzyżowania równorzędnego, obserwujemy prawą stronę, jak wolne, to jedziemy. Kolejne skrzyżowanie równorzędne, obracamy głowę wolne, jedziemy prosto. Na światłach pojedziemy sobie w lewo, na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną pojedziemy sobie w lewo. Musimy pamiętać, że na tym skrzyżowaniu, jak dostajemy światełko zielone, a jechałoby coś sprzeciwka w naszym kierunku, bądź w swoje prawo, nasze lewo, mamy obowiązek ustąpić pierwszeństwa przejazdu. Skręcając w lewo na drodze dwukierunkowej, zawsze musimy zająć pozycję przy osi jezdni. W momencie zapalenia światła zielonego musimy być gotowi do jazdy. Wyjechaliśmy z 30 km na godzinę, jedziemy prosto, rozpędzamy się. Poruszamy się prędkością zbliżoną do maksymalnej, to jest 50 km na godzinę. Na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy sobie w prawo, na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy sobie w prawo. I jak dostaliśmy strzałkę warunkową, obowiązkowo zatrzymujemy się przed sygnalizatorem, przed linią do zera i jedziemy, proszę bardzo. I spokojnie możemy skręcić w prawo na strzałeczce warunkowej. Pamiętajmy, że aby skorzystać z strzałki warunkowej, musimy spełnić dwa warunki. Zatrzymać się przed sygnalizatorem i ustąpić pierwszeństwa jadącym drogą poprzeczną. Żaden pojazd drogą poprzeczną się nie porusza, więc prawidłowo skręciliśmy w lewo na strzałeczce warunkowej. Na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy w prawo, na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy sobie w prawo. Sygnalizujemy zmianę pasa ruchu, a za chwilę
prawym kierunkowskazem sygnalizujemy zmianę kierunku jazdy. Pamiętajmy, że pojazdy wolnobieżne i jednośladowe, jadąc prosto bądź w prawo, muszą poruszać się blisko prawej krawędzi jezdni. Nasz pas się kończy, dajemy kierunkowskaz lewy, przemieszczamy się do osi jezdni i patrzymy, czy wolne. Zatrzymajmy się do zera, zatrzymajmy się tutaj. Czekamy jeszcze. Jak będzie wolne z pełnego zatrzymania, zmienimy sobie pas ruchu i dopiero wjedziemy. Na razie droga jest zajęta, więc spokojnie sobie czekamy. Proszę bardzo, wolne, zmieniamy pas ruchu i jedziemy prosto. Zbliżamy się do krzyża Świętego Andrzeja, obracamy głowę lewo-prawo, zwalniamy, jedziemy prosto. Sygnalizacja świetna, mruga, obracamy głowę przez lewe ramię, nie ma tramwaju, poruszamy się na wprost. Na światłach pojedziemy sobie w prawo, na światłach pojedziemy sobie w prawo. Wjeżdżając za sygnalizator kierunkowy, wiemy, że nie występuje kolizja z innymi pojazdami ruchu. I poruszamy się prosto, przemieszczamy się prosto. Po skręcie w prawo będziemy przemieszczać się w lewo. Kierunek, kierunkowskaz, przemieszczamy się do osi jezdni, patrzymy, czy sprzeciwka jest wolna, redukujemy i jedziemy ponownie do osi jezdni. Jedziemy na znak stop z linią bezwzględnego zatrzymania. Obowiązkowo musimy zatrzymać się do zera przed znakiem. Jeżeli wolne, rozpędzamy się. I tu już 50, rozpędzamy się. Pod wiaduktem będziemy przemieszczać się w lewo, jest zmiana kierunku jazdy, kierunek, zjeżdżamy do osi jezdni i jedziemy sobie w lewo. Na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy sobie w prawo, na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy sobie w prawo. Wjeżdżamy w strefę 30 km na godzinę. Na najbliższym skrzyżowaniu w lewo, kierunkowskaz do osi, przecinamy ścieżkę rowerową. Upewniamy się za chwilę, czy nie ma rowerów i jedziemy prosto.
Na skrzyżowaniu ruchu okrężnym pojedziemy sobie w lewo. Na skrzyżowaniu ruchu okrężnym pojedziemy w lewo i sygnalizujemy tylko zjazd z ronda. Na najbliższym skrzyżowaniu w prawo pojedziemy, mamy znak ustąp, więc musimy zatrzymać się do zera, bo nie mamy widoczności i dopiero jak będziemy mieli widoczność, spokojnie skręcimy sobie w prawo. Pamiętajmy, żeby zachować tor jazdy blisko prawej, aby nie najeżdżać na podwójną ciągłą przy skręcie w prawo. Łapiemy od razu. O. I rozpędzamy się. 50. Wyjechaliśmy ze strefy ograniczonej prędkości, z 30 do 50, w miarę dynamicznie nabieramy prędkości. Na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy w prawo, na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy sobie w prawo. Wjeżdżamy w strefę ograniczonej prędkości i uważamy na skrzyżowania równorzędne. Obserwujemy prawą, jak wolno jedziemy prosto. I prosto. Na skrzyżowaniu ruchu okrężnym pojedziemy w lewo. Musimy mieć pewność, że z lewej strony nic nie nadjeżdża. Wjeżdżamy na skrzyżowanie i zjeżdżając sygnalizujemy prawym kierunkowskazem. O. Przemieszczamy się prosto. Te cztery uliczki to jest wszystko prawa strona. Musimy zwrócić uwagę, musimy ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony. Druga uliczka, trzecie skrzyżowanie równorzędne, i czwarte skrzyżowanie równorzędne. Przemieszczamy się prosto, tu już są wyjazdy z posesji, nie są to skrzyżowanie. Bo skrzyżowanie musi być przecięcie się dróg w jednym poziomie. O. I na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy sobie w lewo. Kierunkowskaz zdajemy, omijamy stojący autobus. Zostajemy już na lewym kierunkowskazie. I pojedziemy sobie w lewo. Patrzymy, czy jest wolne. Prawa wolna do osi i skręcamy w lewo. O. Jedziemy na znak ustąp, jeżeli wolne. No. Po prawej stronie wykonamy sobie za chwileczkę zatrzymanie we wskazanym miejscu. Zatrzymanie we wskazanym miejscu. Dajemy sobie kierunkowskaz w prawy i na koniec zatoki zatrzymujemy się. Jeszcze kawałek, tak. Do zera, pełne zatrzymanie. Włączamy sobie kierunek lewy, obracamy głowę, włączamy się do ruchu. I w miarę dynamicznie rozpędzamy się do 50 km na godzinę. Przemieszczamy się z prędkością zbliżoną do maksymalnej. Na tej drodze jest to 50 km na godzinę. Prosto, cały czas przemieszczamy się prosto.
i za chwileczkę będziemy ponownie wykonywali zatrzymanie, manewr zatrzymania we wskazanym miejscu. Tak, dajemy sobie kierunek prawy, kierunkowskaz prawy, hamujemy, redukujemy, zjeżdżamy na pobocze, zatrzymujemy się do zera. Pełne zatrzymanie, kierunek, kierunkowskaz lewy, głowa, czekamy, bo na razie jest zajęte, wolne, na asfalt wjeżdżamy, proszę bardzo. I na asfalcie już dynamicznie rozpędzamy się do 50 na godzinę. Super. Na skrzyżowaniu pojedziemy sobie w prawo. Sygnalizujemy zmianę kierunku jazdy w prawo. Mimo że jedziemy drogą z pierwszeństwem. Na najbliższym skrzyżowaniu będziemy skręcać w lewo, kierunkowskaz lewy, zjeżdżamy do osi jezdni, nie najeżdżamy na linię podwójną ciągłą, sygnalizujemy zamiar skrętu w lewo. I przemieszczamy się prosto. Przemieszczamy się prosto, cały czas prosto. Na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy sobie w prawo, patrzymy, czy nie ma pieszych. Idzie pieszy, dojeżdżamy, musimy ustąpić mu pierwszeństwa. O. I skręcamy w prawo. Na światłach pojedziemy sobie prosto, na światłach pojedziemy sobie prosto. Czerwone światło, zwalniamy. Jest zielone światło, jedziemy prosto. Na światłach na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy w lewo. Kierunkowskaz lewy, przemieszczamy się do osi jezdni. Sprzeciwka jadą pojazdy, zwalniamy sobie jak będziemy mieli wolne. Skręcamy w lewo. Wjeżdżamy w strefę ograniczonej prędkości 30. I jedziemy prosto. Uważamy tutaj też na pieszych. Skręcając w lewo, piesi mają światło zielone, więc musimy na to zwrócić szczególną uwagę. Przemieszczamy się prosto, ale za chwileczkę będziemy pilnować prawej strony, bo tu jest jedyne skrzyżowanie równorzędne. Patrzymy, jeżeli wolne, jedziemy prosto. Na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy w prawo. Jeżeli to jest skrzyżowanie równorzędne, mamy pierwszeństwo. Blisko prawej krawędzi poruszamy się w prawo. O. I na skrzyżowaniu pojedziemy sobie w prawo. Dojeżdżamy do znaku stop z linią bezwzględnego zatrzymania. O. I zatrzymujemy się przed znakiem. Wyłączamy kierunkowskaz, tak. Jedziemy prosto.
Mamy punkt kontroli. Też zatrzymujemy się przed znakiem. I zawracamy w tym samym miejscu, co zwykle. Kończymy trasę egzaminacyjną. I zgaś go na chwilę.